Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku chciałem sprawdzić, jak bardzo zmniejsza się produkcja prądu w czasie, kiedy panele się starzeją. Często ostrzegacie mnie Państwo, że nie biorę pod uwagę, że z roku na rok panele produkują coraz mniej energii elektrycznej. Producenci mówią, że około 2%, 1%, 2% rocznie tracimy energii i chciałem zobaczyć, jak to wygląda na przykładzie instalacji, które są monitorowane od kilkunastu lat. W tym celu skorzystałem ze strony SolarEdge i tutaj wykorzystałem instalacje publiczne. Mamy dostęp do 521 stron, gdzie są z całego świata instalacje. W tym momencie wybrałem Australię jako przykład, gdzie instalacje mogą być od kilku lat już obecne, monitorowane. Pierwsza instalacja, zawsze pierwszy rok eliminuję, ponieważ on jest prawie nigdy pełnym rokiem. No i 2019, aktualny rok, też muszę eliminować. Tutaj mamy do czynienia z 5 latami. Widzimy, że produkcja w drugim roku wzrosła, w trzecim zmalała, potem znowu wzrosła i w 2018 roku zmalała. Także tutaj nie widać negatywnego wpływu starzenia się instalacji fotowoltaicznych. Przy okazji ciekawie wygląda w Australii miesięczne podsumowanie produkcji. Mamy po prostu w maju, czerwcu i w lipcu minima, a w grudniu, styczniu maksima. Kolejna, mamy 5 lat. Widzimy, że w kolejnych latach produkcja wzrastała. W czwartym roku spadła, w piątym znowu wzrosła. Tutaj tylko 2 lata jest spadek w drugim roku produkcji, czyli tak jakby się faktycznie panele zestarzały. Tutaj to samo. Mamy minimalny spadek w drugim roku. Kolejna instalacja 6-letnia. Mamy regularny, powolny spadek produkcji instalacji. Zobaczmy jeszcze szybciutko, która to jest półkula. To jest nasza półkula. Grecja. Ten rok mamy spadek w drugim roku. Spadek też w drugim roku. Tutaj jest spadek w drugim roku, ale w trzecim wzrost. Spadek w drugim roku. Wzrost i utrzymanie się poziomu. Tutaj jest wzrost, spadek i znowu wzrost. Mamy kolejnych 6 lat. Mamy spadek w drugim roku, wzrost, lekki spadek, wzrost, spadek. Systematyczny spadek rok po roku, systematyczny wzrost rok po roku, spadek, spadek. Zobaczmy sobie Polskę. Tutaj jest instalacja już też kilkuletnia. W tym przypadku mamy duży wzrost w 2018 roku. Wiemy, że 2018 rok był rekordowym w Polsce. I też możemy powiedzieć w tym momencie, że tak naprawdę spadek produkcji wynikający ze starzenia się fotowoltaiki jest dużo mniejszy niż wpływ energii słonecznej wynikający z pogody w danym roku. Selfa podaje na swojej stronie, że
liniowy spadek mocy maksymalny w pierwszym roku 97%, po 10 latach 92% i po 25 latach 83%. Także no, 25 lat posiadania instalacji fotowoltaicznej to jest marzenie każdego z nas. 10 lat, po 10 latach tracimy maksymalnie 8%. Myślę, że w tak naprawdę w przypadku pogody to jest to ważne, ale tak naprawdę dość pomijalne, niestety, jeżeli chodzi o wpływy atmosferyczne. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek. Do usłyszenia.